Sportowy Lublin 2013, czyli filmowy przegląd najważniejszych wydarzeń minionych 12 miesięcy. Przedstawiamy największe sukcesy i osiągnięcia lubelskich sportowców w dyscyplinach drużynowych i indywidualnych. Zaczynamy. MKS Lublin. Biją się w pierś ci, którzy wątpili w powrót tego wielkiego zespołu na szczyt. Rok 2013 w polskim szczypiorniaku stał bowiem pod znakiem sukcesów lubelskich piłkarek ręcznych. No, 2013 rok był bardzo udany dla naszego zespołu. Po 2 latach znowu odzyskałyśmy złoty medal i to z odwiecznym naszym rywalem Zagłębiem Lubin. Także rzeczywiście to był bardzo dobry dla nas czas, tym bardziej, że udało nam się wrócić również do elitarnych rozgrywek, jaką była Liga Mistrzów. Myślę, że była to też świetna impreza dla lubelskiej publiczności. Chodzi o to, żeby ten zespół młody, który teraz jest, połączenie właśnie młodości z rutyną, z doświadczeniem, żeby się ogrywał, żeby zawodniczki się rozwijały i oczywiście, żebyśmy zdobyły to kolejne mistrzostwo Polski. Wygrywanie nigdy się nie nudzi, każde zwycięstwo smakuje inaczej, każdy medal jest zdobywany w innych okolicznościach, także zwycięstwa nigdy się nie nudzą. Droga do powtórki z rozrywki stoi otworem. Tym bardziej, że lubelskie szczypiornistki grają nie tylko efektywnie, ale też bardzo efektownie. Budowlani Lublin to kolejny klub z najwyższej krajowej półki. Piąta ekipa poprzedniego sezonu w obecnych rozgrywkach zajmuje póki co 7. miejsce. Lubelscy rugbyści są znani z twardego charakteru, ambicji, zawziętości i poświęcenia. O takich jak oni mówi się, że wsadzają głowę tam, gdzie inni boją się włożyć nogę. Budowlani to także kuźnia młodych talentów. Miejsce, w którym wychowali się byli i obecni reprezentanci kraju w różnych kategoriach wiekowych. A z takim zapleczem można z nadzieją wypatrywać sukcesów. Przyszłość rysuje się też w różowych barwach dla koszykarzy Wikany Startu. W poprzednim sezonie lubelski zespół zaliczył spory progres, a że apetyt rośnie w miarę jedzenia, spodziewaliśmy się dalszego postępu. Ten nastąpił. Start gra widowiskowo, z polotem i wygrywa większość spotkań. Jego celem jest zapewnienie sobie przewagi własnej hali w play-off. Hali, która już teraz jest twierdzą wypełniającą się coraz większą liczbą wiernych kibiców. To wszystko sprawia, że w zespole panuje świetna atmosfera, a koszykarzom wyjątkowo dopisują humory. Poruszyliśmy temat wiernych kibiców. Przenieśmy się zatem na stadion przy Zygmuntowskich. Tu znajduje się świątynia żużla, skupiająca prawdziwych wyznawców tej dyscypliny. Sporty motorowe to zresztą nie od dziś chluba Lublina.
sezon 2013 był udanym sezonem dla sportów motorowych w naszym mieście. Zarówno nasz klub, który wywalczył na arenie krajowej wszystko, co było do wywalczenia i podejmował walkę poza granicami kraju, jak również klub Lubelski Węgiel Bogdanka, który dużo emocji naszym kibicom i chwil radości dostarczył. W tym sezonie jako klub motorowy Kros kibicowaliśmy naszym kolegom z klubu żużlowego lubelskiego. Wielokrotnie byliśmy na trybunach kibicować i wspierać naszych zawodników i to też napełnia nas taką dumą, gdyż sport żużlowy też dużo przyczynił się do rozwoju sportów motokrosowych, gdyż ten adrenalina, która towarzyszy ludziom uczestniczących w zawodach żużlowych, później przekłada się na to, że przychodzą do nas do klubu, zapisują się do szkółki żużlowej, zapisują swoje dzieci i powiększa się grono rodziny motorowej. Od kilku lat jesteśmy organizatorem otwartych mistrzostw Lubelszczyzny. Są to zawody skierowane dla zawodników najwyższej klasy, gdyż ścigają się na nich zawodnicy z kadry Polski, jak również kadry Ukrainy, Białorusi, krajów nadbałtyckich. Są to zawody, w których uczestniczą całe rodziny, jako zawodnicy, mechanicy, jak również i kibice, którzy przychodzą całymi rodzinami towarzyszyć nam w tych sportowych wydarzeniach. Sukcesy krosowców, reprezentanci najpopularniejszej dyscypliny w Polsce piłki nożnej, mogą póki co popatrzeć z zazdrością. Motor Lublin gra w drugiej lidze, ale choć nie wiedzie mu się tak, jakby tego chciał, to wiąże spore nadzieje ze zmianami w przerwie zimowej. Można wiele zarzucić lubelskiej drużynie, ale nie to, że jej mecze są nudne. Ciekawe oprawy, głośny dopływ kibiców. I chętnie rozwiązujący się worek z bramkami to magnesy, które ściągają ludzi na stadion. Tak samo jak fakt, że Motor to wciąż uznana piłkarska marka. Skoro o uznanych markach mowa, zajrzyjmy do AZS UMCS Lublin, dla którego miniony rok był prawdziwym przełomem. Aż 7 sekcji wyczynowych prowadzonych na poziomie ligowym przez ten klub to wynik godny podziwu. W roku 2013 udało się nawiązać współpracę z klubem KTS Optima w tenisie stołowym, a także z klubem MKS Lublin, mistrzem Polski w piłce ręcznej kobiet. Dzięki tej współpracy możemy pochwalić się zespołem występującym w ekstraklasie. Mam tutaj na myśli tenis stołowy. Zarząd klubu, podobnie jak władze uczelni, duże nadzieje pokładają w drużynie koszykówki kobiet występujące w pierwszej lidze. Mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać do bogatych tradycji naszego miasta właśnie w tej dyscyplinie sportu. Warto wspomnieć także o innych sekcjach AZS UMCS. Futsal reprezentuje męska drużyna rywalizująca na zapleczu ekstraklasy. Piłkę ręczną mężczyzn natomiast zbudowano od podstaw przez niezwykłych pasjonatów tej dyscypliny ekipa Beniaminka pierwszej ligi.
To pomysłodawcy wyjątkowej Gry o Lublin. Wydarzenia łączącego rozrywkę sportową z wydarzeniami artystyczno-kulturalnymi. Stworzenie tak rozbudowanego klubu jak AZS UMCS to spory sukces, a jak wiadomo, za nim zawsze ktoś musi stać. Bardzo dziękujemy władzom uczelni oraz władzom gminy Lublin za wsparcie, jakim nas w ostatnim czasie obdarzyli, dzięki czemu możemy nasze projekty realizować. Kinga Kołosińska, rodowita lublinianka, wychowanka AZS UMCS TPS. W błyskawicznym tempie zrobiła zawrotną karierę międzynarodową w siatkówce plażowej. Mimo młodego wieku ma na koncie masę tytułów i powoli zaczyna myśleć o igrzyskach w Rio de Janeiro. 2013 był dla mnie szczególny, ponieważ zdobyłam złoto na Mistrzostwach Polski i srebrny medal na Uniwersjadzie. Jest to impreza może mniejszej rangi niż Igrzyska Olimpijskie, jednak jest to dla mnie bardzo duży sukces i mam nadzieję, że ten sukces pozwoli nam na występ na Igrzyskach Olimpijskich. Kinga od kilku lat mieszka w Łodzi, gdzie ma doskonałe warunki do treningów przez cały rok. Ziąb, deszcz czy minusowe temperatury nie robią na niej wrażenia. Jak widzimy, są tutaj cztery boiska dostosowane do profesjonalnego grania w siatkówkę plażową. Piasek też jest prawdziwy, więc czego chcieć więcej? Karolina Michalczuk. Absolutna rekordzistka pod względem liczby złotych medali Mistrzostw Polski. W 2013 roku stanęła na najwyższym stopniu podium już po raz 13 z rzędu. Jest najlepszą polską pięściarką wszechczasów. Zdobyła także masę medali na międzynarodowej arenie. Była mistrzynią świata, wicemistrzynią oraz dwukrotną brązową medalistką. Zdobywała też po dwa medale każdego koloru na Mistrzostwach Europy. Jest tak bezkonkurencyjna dla swoich rywalek, że w swoim klubie Paco sparuje z mężczyznami. Karolina ma prawo być już zmęczona, jednak nie zamierza spocząć, póki nie zdobędzie upragnionego medalu olimpijskiego. Rio czeka. Piotr Sawicki, łucznik. Reprezentant ICSiR Start Lublin. Paraolimpijczyk z Aten, Pekinu i Londynu oraz tegoroczny mistrz świata z Tajlandii. Pokaźne CV? Pewnie, ale ambicje Piotra są i tak wciąż niespełnione. To już czwarta olimpiada, pamiętam Aten, pamiętam Pekin, pamiętam teraz Londyn. No. Myślę już o końcu kariery, także fajnie by było zakończyć jakimś medalem w Rio. Warunki tutaj w Lublinie mamy nie są za szczególne. Tutaj odległość jest 3-4 metrów. No, wystarcza to na trenowanie elementów techniki, siłowe strzelanie takie. No, to jest bardzo drogi sport. No, tak przeciętnego zawodnika nie stać na zakupienie takiego sprzętu. No, to jest z rzędu około 10 tysięcy. Karate tradycyjnym Lublin jest taką potęgą, że dyscyplina zasługuje na oddzielny rozdział filmu. Co roku nasi karatecy przywożą medale czy to z Mistrzostw Świata, czy Europy. Nie inaczej było w 2013.
Jeśli chodzi o sukcesy naszych zawodniczek z klubu, to nie są to pierwsze sukcesy. One już od wielu, wielu lat potwierdzają swoją doskonałą formę. Startowali w konkurencji pierwszej historycznej kumite drużynowe kobiet, no i udało im się wygrać z Rumunkami. Także tutaj, jeśli chodzi o sukcesy, to nie byłem zaskoczony. Tutaj jest też duże zaplecze. Wydaje mi się, że jest jakiś system szkoleniowy wśród karate tradycyjnego. W samym Lublinie ćwiczy 700 osób, także nie mało. W całym województwie no, tego ciężko zliczyć, ponad 1500, może około 2000. Coraz więcej osób przychodzi. Mamy tak zwaną grupę Sportowy Talent, gdzie przychodzą bardzo dobrzy karatecy. Już na samym początku bardzo ładnie ćwiczą i te osoby, mam nadzieję, że w przyszłości będą mistrzami świata i to jest nasz cel. Także jak chcecie zostać mistrzami świata, zapraszamy do naszego klubu. Ola Rudzińska, człowiek pająk. Tej dziewczynie uprawiającej wspinaczkę sportową nie straszne są żadne wysokości. Mimo młodego wieku zawodniczka Paul Inowek z Skarpy Lublin psuje już sporo krwi o wiele starszym rywalkom. We francuskim Chamonix Ola została wicemistrzynią Europy seniorek, a fantastyczny dorobek 2013 roku uzupełniły trzecia lokata w Pucharze Świata oraz tytuł młodzieżowej mistrzyni świata. Łącząc terminologię sportową z tym, co widać na załączonych obrazkach, można z całą pewnością stwierdzić, że Ola idzie w życiu po swoje i szybko pnie się na sam szczyt. Zobaczmy zresztą małą próbkę jej umiejętności. Zuza Chwadeczko. Ktoś, kto wymyślił powiedzenie czuć się jak ryba w wodzie, musiał mieć w głowie to nazwisko. Osiemnastolatka może być już mocno znudzona rywalizacją na poziomie młodzieżowym. 2013 rok był dla niej pasmem sukcesów. Tylko z letnich mistrzostw Polski przywiozła aż 3 złote krążki. Na co dzień Zuza mieszka w Szczecinie. Do Lublina wraca przede wszystkim przy okazji różnych świąt, które w jej przypadku nie oznaczają jednak błogiego odpoczynku. Nawet wtedy zaczyna dzień od treningu na basenie, na który zrywa się z łóżka z samego rana. Postępy młodej lublinianki uważnie obserwuje babcia, jej kibic numer jeden. Wiktor Wieruszewski, kajakarz fali Lublin. Mimo młodego wieku to prawdziwy tytan pracy. Nieważne, czy jest maj, czy listopad, czy jest ciepło, czy zimno. Wiktor ma swój kodeks. Rano i wieczorem kajak pod pachę i na wodę. Młody sportowiec trenuje pod czujnym okiem Zbigniewa Świderskiego, który ma nadzieję doprowadzić go do wielkich sukcesów nie tylko na arenie krajowej. Takich młodych diamentów jak Wiktor, Zuza i Ola powinno być z czasem coraz więcej. Od lat sukcesywnie rośnie bowiem liczba klas sportowych powstających w Lublinie.
O ile jeszcze w latach 2010-2011 mieliśmy zaledwie po 10 takich klas, to rok później zaliczyliśmy wzrost o 2 oczka, a w minionych 12 miesiącach prawdziwy sportowy boom w lubelskich szkołach. Funkcjonowało wtedy nie tylko 20 klas sportowych, ale też aż 35 klas profilowanych. To statystyka, która musi budzić radość i nadzieję w naszych sercach. W 2013 rok był dobrym dla lubelskiego sportu, zarówno ofitującym wydarzenia sportowe, tak jak chociażby turniej koszykówki w sierpniu, gdzie reprezentacja szlifowała formę przed mistrzostwami Europy, czy też mecz eliminacyjny polskiej reprezentacji w piłce ręcznej Polska-Czechy. Jednocześnie przypomnijmy również znakomity mecz Jastrzębskiego Węgla i Resowi w związku z uroczystościami Tomasza Witowicza. To są te dodatkowe wydarzenia, poza tymi, które przynoszą emocje, tak jak mecze SPR-u, czy dzisiaj MKS-u, czy też startu Wikany. Takich wydarzeń sportowych chcielibyśmy mieć więcej i będziemy mieli. I będziemy starali się zapewnić ten czas, wykorzystując dobrą infrastrukturę. Jeśli już mówię o infrastrukturze, to warto wspomnieć o tym, że kończy się budowa stadionu piłkarskiego. Stadion będzie gotowy w czerwcu przyszłego roku. Oczywiście jego odbiór techniczny oznacza, że we wrześniu już będzie praktycznie użytkowany. A z drugiej strony, w tym samym czasie powinien być wykonany basen 50-metrowy z parkiem wodnym. Życzmy sobie, żeby nadchodzący 2014 rok był co najmniej takim jak ten obecnie, ale przede wszystkim byśmy od przyszłego roku, mając znakomite obiekty sportowe, mogli doczekać się również znakomitego poziomu sportowego naszych drużyn.